jak można samemu zrobić domowe hamburgery, które też w dosyć szybkim czasie będą gotowe i na pewno będą Państwu o wiele lepiej smakować niż hamburgery, które są ze znanych nam pseudo-restauracji. Pierwsze co, to oczywiście potrzebujemy cebulę. Mięso, które zawsze powinno być nie jakieś na tatar, bo jest za suche, ale z dodatkiem tłuszczu. I mięsko to przyprawiamy solą. Przyprawiamy pieprzem. Można dodać papryki. Ja dodaję przyprawę, to jest indyjska przyprawa, garam masala się nazywa. Ręką wygnieciemy mięso. Mięso musi być dobrze wygniecione. Musi być takie trochę suche pod ręką. Ale dodajemy wodę. Dlatego, że jak będzie się piec, żeby to mięso się nie wysuszyło i dalej gnieciemy. Będziemy tak długo wygniatać, aż ta woda wsiąknie w to mięso. Zetrę sobie jeszcze troszkę cebulki, tak jak mówiłam, można na drobnym oczku, żeby tylko troszeczkę tego soku poszło. Uformujmy sobie ładne hamburgery. Ja zawsze takiego robię porządnego. Na patelnię troszkę nałożę mojego masła sklarowanego, dlatego że nie wiem, jak będzie reagować patelnia z mięsem. Łyżeczką nałożę sobie majonezu. Troszeczkę do majonezu oczywiście możemy dużo innych rzeczy dodać, jeżeli ktoś coś lubi. Ja dodam sobie troszeczkę curry. Mogę też nałożyć sobie nałożyć te czyste papryki. Zamieszamy. I lubię też takich rzeczy zawsze dorzucić trochę musztardy. Także będziemy teraz serwować. Już mamy wszystko ładnie zrobione. Weźmiemy dolne części. Nakładamy troszeczkę sosu. Damy rozpunkę. Jest bardzo fajna, delikatna sałata, też się nadaje na pesto. Nałożymy sobie trochę mięsa.
i proszę, gotowe. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym, może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.